Nowe drzewa sadzone będą na powierzchniach pohuraganowych. Przypomnijmy, w 2017 roku przez Polskę przeszedł orkan Grzegorz, powalając również drzewa. W nadleśnictwie Lwówek Śląski największe straty były w leśnictwie Czarnica. Na powierzchni ponad 3,5 hektara zostało zmiecione ponad 2000 kubików. To jest potężna masa, z którą leśnicy musieli się uporać. Po wejściu na powierzchnię od razu było wiadomo, że jak najszybciej, w październiku do miesiąca marca, kwietnia przyszłego roku, należy tą masę świerka usunąć z powierzchni, gdyż zagrażało gradacji kornika. I tutaj zaczęła się ciężka praca, na którą nikt z nas, ani leśnicy, ani mieszkańcy, ani samorządowcy, nikt z nas nie był przygotowany. Jest to trudny teren, wymagający specjalistycznego sprzętu do zrywki i wywozu. Drewno, które leży i jest pochylone, jest dużo trudniej ściąć niż drewna w normalnym procesie technologicznym przy pozyskaniu. W jakim stanie jest teraz ten teren, jakby pan miał to określić? Ten teren praktycznie jest przygotowany do odnowień na ten rok. Leśnicy nieustannie odnawiają las. Dobrym przykładem jest ten teren, zlokalizowany w leśnictwie Czaple, gdzie widać efekty ogromnego wkładu pracy leśników. Na powierzchni, gdzie w 2007 roku został uszkodzony las na 1,5-hektarowej powierzchni, w dniu dzisiejszym szumi już za mną młode pokolenie nowego lasu. Ten las rośnie już 11 lat. Proces odnowy lasu trwa nieprzerwanie. No, prowadzimy racjonalną gospodarkę leśną, w której równocześnie zachodzą wszystkie procesy związane i z wycinką drzew, i z sadzeniem młodych, i z przemianą pokoleń. A w najbliższą sobotę o godzinie 10 Nadleśnictwo Lwówek Śląski, Państwowa Straż Pożarna oraz Starostwo Powiatowe we Lwówku Śląskim zapraszają wszystkich chętnych na wspólne sadzenie lasu na powierzchniach pohuraganowych przy ulicy Spokojnej w Płakowicach w leśnictwie Bielanka.